Dzień dobry Państwu, witam na rynku w Pszczynie. Witam w Pszczynie, to prawdziwa gratka dla każdego miłośnika historii. Oraz dla miłośnika historii, ziemia ta na długie lata dostała się pod panowania czeskiego. A i te wszystkie wpływy, o których mówiłem, nadal są obecne w kulturze regionu. Wystarczy wspomnieć, że w Pszczynie i zupa kminkowa. Bardzo dużo jajka, sporo kminku, jakieś 3, no góra 3,5. Torebeczki. No więc stoję tu prawie godzinę, a stoję w oparach, a wąchanie kminu to jedno z moich ulubionych zajęć. Ten kmin teraz trzeba rozrzedzić. O, bulionu. Bulion, rysik do miski, na oko jajko. Jajka, jajko, skorupka, precz z nią. Proszę spojrzeć. Nie stawajcie Państwo na zamarzniętej śmietanie, to jest niebezpieczne. I nie może, nie może. Och, i piękna rzecz, piękna rzecz, piękna rzecz. Idzie zwariować. Nieco Państwu współczuję, bo z nim na zawór. Surus, masło, sam knedel, knedel i knedel, knedle. Najpierw jajka, potem do tego jajka odcisnąć bułkę i... pyszna szynka, bułka tarta. Bułki tartej nie, a jeden knedel i... O, ciasto. Teraz czas na ścierkę i smarujemy masłem. Ach, tak przepiękna. I Państwo też pamiętajcie, nigdy nie gotujcie niczego w bibliotece. Wynurzam się właśnie z wanny, w której swe obłe ciało moczył cesarz Wilhelm II. Bo tutaj to, w co kopnąłem, to toaleta cesarza, taka przenośna, ustępuje jugosłowiańskim materacom typu jogi. Knedel niech sobie tutaj spoczywa, odwinę go jak mumię na samym końcu ozorki. Ozory w dzisiejszych smutnych czasach zarazy, ozory ozorów, ozorki, wapory, 3 marchewki, kawałek pietruszki, duży kawałek selera, 1 cebula, kapusty nie będę dawał, ozory. Ozory parę razy w życiu zdarzyło mi się dostać w knajpie. Ozoro sos z anchoa sauszła, a to są sardele anchoa, tylko sardele anchoa, sardele po, tu ozory, sos, kremówkę, sos po ozorka, co słychać u naszego pana knedla, knedle, cesarz austriacki Ferdynand Dobrotliwy płynął ze swojego debilizmu, a knedli kajne knedel, kajne unterschrift. Knedli, knedli, nic, knedli non-stop, knedlach, voila. Knedla i rozpuścić trochę knedla i odsmażyć plastry kasła. Knedle z knedlem ozorków i sosu. Anszułaś, ozorki w sardelowym knedlami. Serwieten knedel to są knedle w serwecie. Nazwisko Hochberg należałoby przetłumaczyć jako wysokogórski. I to wszystko. Dziękuję Państwu. Do widzenia.